Kolejne zadanie polega na tym, że dane są rzuty wysokości trójkąta równobocznego, rzut środka trójkąta oraz rzut podstawy z wierzchołkiem A. Wykreślić rzuty pozostałych wierzchołków. Przy okazji tej konstrukcji pokażmy sobie, jakie są zależności w trójkącie równobocznym. Jest to trójkąt, w którym środek trójkąta jest wyznaczony przez poszczególne wysokości trójkąta. Przecinają one się w środku tego trójkąta, takim złotym ortocentrum trójkąta, złoty środek, i dzielą się w proporcjach 1/3, 2/3. Przy okazji takiego podziału to może jeszcze sobie zrobimy konstrukcję, która pozwoli nam dzielić dowolny odcinek na 1/3, 2/3, czyli tak. Bierzemy w cyrkiel dowolne 3 jednostki, rysujemy prostą, 3 jednostki w cyrkiel, kreślimy łuk. Z punktu przecięcia kreślimy 2 jednostki, znane, jakieś tam wybrane sobie jednostki. W ten sposób wyznaczyliśmy drugą prostą, czyli wyznaczyliśmy kąt, w którym teraz, jeżeli weźmiemy w cyrkiel jakiś odcinek A, to tu będziemy mieli odmierzone 2/3, a jak weźmiemy w cyrkiel to ten odcinek i zakreślimy łuk, to będziemy mieli podział 1/3, 2/3. Przechodzimy do konstrukcji samego trójkąta. Korzystając z własności i niezmiennika o podziale odcinka, wiemy, że rzeczywistej długości wysokości dzieli się ona, środek wysokości dzieli, środek trójkąta dzieli wysokość na 1/3, 2/3, no to cyrklem odmierzamy dwa kolejne odcinki i mamy wyznaczony wierzchołek B. Z kolei z własności trójkąta równobocznego wiemy, że wysokość dzieli podstawę na połowę, czyli wierzchołek D leży w połowie, no to jak na tu wbijemy cyrkiel i odniesiemy cyrklem tą samą odległość, to znajdziemy wierzchołek C tego trójkąta. Kolejne zadanie mamy następujące. Wykreślić w diametrii kawalerskiej rurę walcową z wyciętą światłą na połowie jej długości. Diametria kawalerska jest to aksonometria na stronie, gdzie są założenia do pracy domowej i tam wspominam na temat w ogóle aksonometrii. Generalnie aksonometria jest to sposób przedstawiania bryły w taki sposób, aby ona, pomimo tego, że rysujemy na płaszczyźnie, sprawiała wrażenie bryłowej prezentacji. Ale jest to rzut, tak naprawdę jest to aksonometria ukośna, czyli wykorzystująca twierdzenie Polkiego, które mówi nam, że jesteśmy w stanie właściwie tak wykonać rzut aksonometryczny na płaszczyznę aksonometryczną, że uzyskamy z góry założony układ osi. Jednym z wybranych układów osi jest właśnie diametria kawalerska, w której to mamy dwie osie pod kątem prostym i tu są skróty 1 do 1 i oś x, w której jest skrót 1 do 2. Zastanówmy się teraz nad tym, jak ustawić tą rurę walcową w układzie osi, żeby wykonać tą pracę jak najbardziej efektywnie. Otóż w tej rurze walcowej mamy do czynienia zarówno z okręgiem, jak i z długościami liniowymi. I ponieważ mamy płaszczyznę, której nie ma skrótów, czyli z, y, to jeżeli tą rurę umieścimy tak, że okręgi tej rury będą leżały w płaszczyźnie z, y, no to będziemy rysowali okręgi jako okręgi, a nie jako elipsy. Natomiast oś rury będzie w osi x, no to wtedy będziemy mieli skróty, ale tylko wielkości liniowych, co jest znacznie łatwiejsze do wykonania niż wykreślenie elipsy. Czyli rysujemy tą naszą rurę w następujący sposób. Wbijamy cyrkiel,
początek układów smużennych i promień R30 w cyrkiel i kreślimy kółko. Teraz odmierzamy wzdłuż osi X połowę długości, bo tutaj jest skrót 1/2, czyli zamiast 160 odmierzamy 80 mm i w tym miejscu wbijamy cyrkiel i wykreślamy zarówno promień 20, jak i promień 30 mm, dwa kółka. Ponieważ mamy wykreślić wyciętą ćwiartkę, no to w połowie tej długości kreślimy ponownie te dwa okręgi, wprowadzamy układ współrzędnych, co pozwoli nam wyciąć ćwiartkę tej rury, obcinamy, zakreskujemy jeszcze i w ten sposób widzimy rurę walcową z wyciętą ćwiartką na połowie jej długości. Kolejne zadanie to wykreślić trzy rzuty czworościanu foremnego o krawędzi 60 mm i wykreślić dimetrię kawalerską tego czworościanu. Określić widoczność krawędzi. I ponieważ w treści zadania nie jest powiedziane, jak mamy umieścić ten czworościan, to pierwsze, co robimy, to zastanawiamy się, jak umieścić ten czworościan w przestrzeni, aby spełnić wymagania, jakie są podane w treści, a jednocześnie jak najmniej się napracować. Oczywiście najprostszym sposobem będzie, jeżeli ten czworościan sobie postawimy na jednej z rzutni. Wybierzmy sobie rzutnię pi1, czyli jeżeli czworościan stoi na rzutni pi1, no to oczywiście jest to szczególny przypadek równoległości, czyli wszystkie związki miarowe się zachowują, w związku z tym trójkąt podstawy jest rysowany jako trójkąt równoboczny. Ponieważ mamy jego krawędź 60 mm, no to rysujemy po prostu cyrklem konstrukcję trójkąta podstawy. Trójkąt równoboczny oczywiście jest. Żeby wyznaczyć sobie wysokość tego czworościanu, robimy kład takiego trójkąta. Tutaj jest trójkąt, wierzchołek B, środek podstawy i tu u góry jest wierzchołek W. I tutaj kreślimy sobie pod kątem prostym, tak, bo tutaj mamy, że wysokość jest prostopadła, czyli kąt prosty pozostaje kątem prostym, jeżeli jedno ramię jest równoległe do rzutni. Czyli możemy sobie obrócić ten trójkąt. W cyrkę bierzemy bok A, który mamy tutaj. I w ten sposób wyznaczyliśmy rzeczywistą wysokość czworościanu foremnego. Wyznaczamy rzuty poszczególnych wierzchołków na kolejne rzutnie, na pi2 i na pi3. Oczywiście podstawa, ponieważ stoi na rzutni pi1, no to wszystkie rzuty A wtór, C wtór, B wtór są w wysokości zerowej. Natomiast wysokość H, no to tu żeśmy wyznaczyli i sobie odmierzamy wysokość H i znajdujemy rzut wierzchołka W. Na rzutnie pi3 odnosimy odpowiednio wierzchołki. Widoczność rzutnia pi3 to jest rzut widoczny z tej strony. Stąd widać, że ściana ACW zasłania wierzchołek B, czyli wszystkie krawędzie wychodzące z B są dla nas niewidoczne, czyli w tym wypadku tylko BW jest krawędzią niewidoczną. Kolejny krok, no to mamy narysować dimetrię kawalerską tego czworościanu. I ponownie, skoro nie jest powiedziane, jak on ma być umieszczony, no to zastanawiamy się, jak go ustawić w tej przestrzeni, aby było to możliwe, najprostsze do narysowania. Wybierzmy sobie takie ustawienie, że środek podstawy będzie w środku układów współrzędnych. Wysokość W w osi Z, a B będzie leżał na osi Y. W osi Y mamy skrót 1:1, w związku z tym bezpośrednio S podział podstawy na połowę by było D. Możemy sobie odmierzyć bezpośrednio. Równolegle do osi X będzie AC, ale w tej osi X mamy skrót 1:2, czyli tu narysowany odcinek AC, bo AC musi być o połowę długości. No i właściwie mamy wszystkie wierzchołki, w związku z tym możemy
sobie już narysować ten czworościan. I teraz wierzchołek A jest zasłonięty przez ścianę C, B, W. W związku z tym wszystkie krawędzie wychodzące z wierzchołka A są niewidoczne.